Siemanko, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie zrobili airdrop info, ze względu na to, że mam dla Was kilka tutaj ciekawych informacji, ciekawości, różności, będą aktualności i będą same wspaniałości. Także tradycyjnie, już nie pomagając, zapraszam na intro. Gdybyście potrzebowali linki do jakiejś giełdy, na BitGecie tam coś się dzieje, na BingExie będzie się działo, Bybita to powinien posiadać każdy i tak samo jak portfel sprzętowy również polecam każdemu, a my tymczasem lecimy na Twitter. Tutaj będziemy mieć airdrop tokena D. 17% całkowitego supply zostanie dystrybuowane właśnie na airdrop. Jeśli chodzi o kwalifikacje, mamy tutaj holderów TIA, mamy testnet i mainnet participants i mamy to be announced, jeszcze będą tutaj jakieś dodatkowe kategorie, ale za to możemy sobie przeklikać testnecik elegancko, z tym, że trzeba tutaj zainstalować wtyczkę do MetaMaska, bo nie wiem czy wiecie, ale ostatnio MetaMask wspiera ekosystem Kosmosa. I tutaj właśnie, nie tutaj, tutaj na samym początku, tutaj możecie sobie zainstalować tą wtyczkę. Na Discordzie tam jest kranik i później można sobie tutaj porobić jakieś swapy. Ja tego jeszcze akurat nie robiłem. Link do wszystkiego oczywiście zostawię Wam w opisie. My tymczasem możemy przeskoczyć na Layer 3. No i pewnie ostatnio słyszeliście o tym nowym Layer 2 właśnie od Sony. Super nazwę sobie wymyślili w ogóle. Sonium. Nie wiem. No i tutaj też jest testnecik. Póki co można sobie właśnie porobić różne zadanka. Podobno warto jest tam zostawić ślad po swoim portfelu. Chociaż te testnety to... Ja już się bardzo dużo rzeczy o testnetach nasłuchałem. Pozdrawiamy airdropowców od Aptosa. Lecimy dalej. A no tutaj właśnie u Chase'a znalazłem całą instrukcję, jak sobie przelecieć ten testnecik i pewnie jak tutaj porobicie te swapy, to również te zadania na tym layer 3 Wam zaliczy. A w ogóle na layer 3 pojawił się tutaj launchpad i będą tutaj, znaczy już wcześniej w sumie były kampanie, także nie wiem właściwie czemu oni to tak nazywali, że to launchpad, jak to już wszystko było. Ale możliwe, że będą tutaj jakieś nowe projekty, skoro to jest launch, bo póki co same stare kampanie. Dobrze, a my wymintujemy sobie jeszcze takiego super Feniksa. To mintowanie możemy zrobić na Base albo na Zora. Ja robiłem akurat na Base. Dolara mi on wyniósł, bo na Base, znaczy na Coinbase On-Chain Vision, tutaj pojawił się nowy NFT. Jest w ogóle, jest tu więcej tych NFT, ale ten jest akurat darmowy. Możecie go sobie również wymintować i tutaj są jeszcze inne, ale to już widzicie, już trzeba tą trochę im sypnąć, nie? No, ten jest za dolarka na przykład, a ja takiego nie mam, to bym sobie chciał. Dobrze jest w ogóle na tym On-Chain Vision tutaj działać na Coinbase Wallecie, ale ja do wszystkiego używam po prostu portfela Rabi. Chociaż ostatnio ten MetaMask, no zaskakuje. Nawet już nie trzeba przełączać sieci. Już to się robi automatycznie tam pod spodem, także grubo idą naprawdę. O, bo tu właśnie władca monet pisał o tym NFT, także ja też uprzejmie donoszę, jakby co. Zostawcie mu tutaj elegancko serce, jeszcze retweety też możecie mu tu zostawić, proszę bardzo. No, tyle ode mnie. Aha, no i wracając do tego BitGeta, właśnie mam tutaj opcję, jeśli nie macie jeszcze konta na BitGet, to robicie sobie konto, z mojego linka oczywiście, robicie KYC, pierwszą transakcję robicie na minimum $100 w USDT i dostaniecie wtedy bonus $20 w USDT, takim, które można wypłacić. Pula nagród tutaj to jest $1000, więc mamy potencjalne 50 osób, które dostaną 20 baksów. No i kto pierwszy, ten lepszy, zapraszam do sprawdzenia linku. A ja już publikuję ten post. Mamy na to 2 tygodnie w ogóle, ale proszę lepiej nie czekać.
Takie rzeczy się robi tu i teraz. Now. Dalej tu znalazłem tego eliksira. No i eliksir to jest coś właśnie jak Sei. Oni tutaj tworzą order book płynności, mają swojego stablecoina i to jest modularna sieć w ogóle, która również jest na testnecie i można ją sobie przetestować. Dodatkowo jeszcze można tutaj postawić testowego noda. Nie wiem, czy tutaj będzie prowadzona jakaś sprzedaż, ale jeśli macie wolne miejsce na jakichś wirtualnych serwerach, to możecie sobie coś takiego odpalić. O, właśnie tutaj jest informacja o tym walidatorze, testnet V3, więc u nich na Discord jest pełne info. Pewnie również instrukcja, ja akurat tego stawiał na testnecie na pewno nie będę, jak coś to może jakiś mainnet. A na mainnet nieubłaganie czekamy na token Agent, który powinien już mieć w sumie ten token w zeszłym miesiącu, ale wydaje mi się, że na dniach powinien się pojawić. Mamy dostępny staking, maksymalnie na okres 6 miesięcy, więc jeśli zastejkujecie waszego noda, to również nie będziecie dostawać nagród, wszystko zostanie odblokowane po tym okresie, który tutaj sobie wybierzecie. Minimalnie jest 1 miesiąc, maksymalnie jest 6 miesięcy, po TGE będą tutaj 3 opcje tylko, 1 miesiąc, 3 miesiące i 6 miesięcy after TGE, jest. I tutaj generalnie macie FAQ, możecie sobie przeczytać najczęściej zadawane pytania. No ja myślę, że z 10% mógłbym wrzucić na te 6 miesięcy. O, to będzie 13% APR. Dobra, stejkujemy. Jeszcze jednego sobie wrzucę na 3 miesiące i jeszcze jednego na miesiąc. Jeszcze trochę mi zostanie. No, ale czekamy na TGE i zobaczymy, co nam wyjdzie z tego Agent Layer. Tutaj w ogóle w Registry mają być dostępne również inni agenci właśnie AI, pod których będzie można stejkować właśnie tokeny Agent. I jeśli dany agent będzie zarabiał, to my również będziemy mieć w tym udział. W tym momencie wszystkie te są darmowe. Agenci. Ostatnio również rozpoczęła się sprzedaż 0xVM, czyli modularnej drugiej warstwy Bitcoina. No i wcale to nie idzie tak szybko w ogóle, jak myślałem, ze względu na to, że mamy 1600-700 nodów sprzedanych. Ja posiadam dwa. Tutaj na tym adresie to jest ten node, którego kupowałem ostatnio. No i w tym momencie naliczył 3667 tokenów. Codzienny zrzut to jest 420, proszę Państwa. Ostatnio tam puściłem tweeta, w którym się pomyliłem, bo napisałem, że on już tam chyba 2500 wykopał, ale to było trochę inaczej pokazywane po prostu. No i teraz jakbyśmy chcieli wypłacić, to jeszcze są te przyciski zablokowane, ale podobno rozmawiają z Binance. Więc super fajnie, zresztą też na Binance Live widziałem, że kiedyś mieli wywiad z VC-kami i z kimś tam z Binance, także bardzo możliwe, że tutaj ich wylistują, fajnie by było. OKX ma w ogóle dość spore wsparcie, jeśli chodzi o te bitcoinowe layer 2, runy i tak dalej. Także możliwe, że też się zainteresują. Na Delizium również jest sporo fajnych rzeczy. Byli ostatnio na Crean Blockchain Week. W ogóle czemu my tam nie poleciliśmy? W sumie tu blisko mam. Oczywiście później było after party. Ponad 1000 osób się tutaj pojawiło na tym after party u nich. No, gruba impreza, skoro 1000 osób. Byli tutaj kolsi, VC, no kurde, czemu mnie to nie było? Zobaczymy się za tydzień. No i tutaj później mieli jeszcze do tego taką ekskluzywną kolację z WorldCoinem na przykład, z Izumi, Merlin Layer 2 bitcoinowy też tutaj był. No pracujcie, pracujcie panowie, o, tutaj mi się podoba. Pracujcie, bo cena tokena słaba ostatnio. Również słabe są ostatnio komentarze, znaczy ilość mnie... Komentarze nie są słabe, komentarze są wybitne po prostu i wspaniałe, ale jest ich zdecydowanie za mało. Tutaj robiliśmy fajny live, w ogóle wczoraj też był fajny live o synchroniczności, serdecznie polecam. My możemy sobie wejść tutaj do MaxData. Nie wiem, czy interesują Wam takie narzędzia analityczne, no pokazuję jako ciekawostkę. Jeśli ktoś lubi analizować rynek, to proszę bardzo. Jeszcze tam te 500 dolarków bonusu macie dla 3 osób. No ale to trzeba siedzieć przy wykresach po prostu codziennie, żeby z tego narzędzia wycisnąć ile się da, nie? Julian pośle Was na bezrobocie. No na bezrobocie może nie, ale narzędzie płatne niestety. Tutaj dumne dostanę. Dychę Ci wyślę, bo tu normalnie musicie się bardziej postarać. Więcej komentarzy, większe nagrody. Proszę bardzo, wyślij mi, podaj mi ten. Zapomniany. No,
Dobra. No i dobra, drodzy Państwo, dzięki wielkie za uwagę. Poproszę zostawić łapeczkę dla zasięgu, komentarz również z tego samego powodu. Życzę Wam wspaniałego, dzisiaj środa, wiadomo z czym się wiąże i wszystkiego dobrego, siemanko, pozdrówki, yo.